2 lutego, w 40 dniu po Bożym Narodzeniu, Kościół katolicki obchodzi święto ofiarowania. W tym dniu wspólnota rzymskokatolicka Lwowa, którą opiekują się ojcowie dominikani, zebrała się, aby świętować odpust parafialny. Od kilku lat z rzędu nabożeństwo odprawiane jest w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zwanej też kaplicą Rozena, ponieważ sytuacja z kościołem nie została jeszcze rozwiązana. Tak więc ta część zespołu architektonicznego nadal zastępuje w wspólnocie kościół parafialny, który znajduje się dosłownie za murem. Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic, nie tak jak my ludzie, którzy najpierw dają słowa, a potem je wycofują. Zobaczcie, co się stało. Zostaliśmy zaatakowani przez państwo, które zobowiązało się zagwarantować nam pokój i bezpieczeństwo, czyli Federację Rosyjską. To pokazuje nam, że nie można ufać ludziom. Mamy nauczyć się na nowo ufać Bogu. Jako ludzie wiary mamy teraz określoną misję. Nie możemy po prostu siedzieć, kontemplować i martwić się. Mamy przede wszystkim intensywnie się modlić i być aktywnymi w tej modlitwie. I zgodnie z naszą wiarą będzie nam dano. Więc jeśli się modlimy, cała ta nędza skończy się nawet wcześniej niż myślimy, jeśli modlimy się i wierzymy. Po zakończeniu mszy świętej była adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec w intencji zwycięstwa i pokoju w Ukrainie.